Hello, witam wszystkich. Chciałam dzisiaj nakręcić filmik i pokazać. Będę pierwszy raz stosowała urządzenie do mikrodermabrazji. Dostałam to w prezencie. Jak widzicie, mam problem na twarzy z przebarwieniami. Przeszukałam już kilka filmików bądź wypowiedzi na temat tego urządzenia, że nadaje się też również do usuwania przebarwień bądź ich chociaż zmniejszenia, ale nigdzie nie widziałam żadnej dziewczynie, żeby miała tutaj takie problemy z przebarwieniami, więc będę może i pierwszą osobą, która to zastosuje i będę Wam dawała co jakiś czas informacje, czy ten produkt działa, czy jest jakaś poprawa, czy warto to stosować, czy nie. Ja mam produkt firmy Sanitas. Założyłam tą taką główkę, końcówkę do skóry, która no, wymaga tego największego starcia tego naskórka. Do nosa tutaj jest taka mniejsza końcówka, to później sobie ją zmienię, a teraz założyłam sobie na razie tą, gdzie jest skóra z takimi wyraźnymi problemami i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Skóra jest już oczyszczona, bez makijażu. Już dzisiaj postaram się nie nakładać żadnych kosmetyków gdzieś do wyjścia, także ewentualnie tylko po tym zabiegu zrobię sobie maseczkę i zobaczymy, jaki będzie efekt. Także zaczynamy. Tu jeszcze raz przejadę w tych miejscach, gdzie przebarwienia są największe.
końcówka, muszę przyznać, że już jest mocno zanieczyszczona. Zobaczymy, co będzie po jej oczyszczeniu, czy ona się jeszcze będzie nadawała na użytku. Teraz założymy sobie tą końcówkę na nosek. No dobrze, także chyba jak na pierwszy raz to wystarczy. Nie będę podrażniała bardziej skóry. Zobaczymy, jakie będą efekty. Myślę, że z raz w tygodniu, jak wykonam taki zabieg, zobaczymy za miesiąc, za dwa, jaka będzie poprawa i ewentualnie wtedy następny filmik. Na razie skóra jest dosyć podrażniona, troszeczkę piecze. Muszę ją oczyścić teraz tonikiem. Nałożyć jakąś maseczkę nawilżającą, później po spłukaniu wklepać jakiś kremik, najlepiej z witaminką C, taki rozjaśniający, i zobaczymy, jak będzie dalej.